Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, dzisiaj idziemy zrobić coś szalonego. Chcemy to przeżyć razem z katalogiem marzeń. Zabieramy Was dzisiaj na wakeboarding. Właśnie ruszyliśmy w trasę, a naszym celem jest Wake Park Gdańsk, czyli nasze rejony. Wracamy, taka sentymentalna podróż. Na pewno również odwiedzimy Trójmiasto. A dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, kiedyś mieszkaliśmy w Gdańsku, także wracamy całkowicie na stare śmieci. Jeszcze 300 km. Pierwszy raz naszym samochodem. Tak. Już raz byliśmy motocyklem, teraz autem naszym. Dokładnie, także mega sentymentalna podróż, no i tym bardziej jaramy się, że możemy w tamto miejsce wrócić. Meldujemy się na Kaszubach. A oto jezioro Kielno. O nie, to są przeszkody. Zobacz, to są przeszkody. Je trzeba omijać, jak się jest początkującym. No chyba tak. O to chodzi. No tak. Jedziemy. To ty pierwszy. Przepraszamy. O nie, puścili nam psa aż. Tak, za spóźnienie. Cześć, Natalia. Opowiem Wam, jak działa wyciąg. Co, jak wstać z wody, jak wystartować i co zrobić, jak się wywalicie, tak? I przejdziemy sobie na wodę. Nie przejmujcie się połowy, nie zapamiętacie. Jak się wywrócicie, są dwie opcje. Albo trzymacie holkę, albo holki nie trzymacie. Wyciąg się zatrzymuje, wy się przekręcacie do swojej pozycji startowej, czyli znowu do tej. I robicie tak! Tak myślałem właśnie. Wyjmijcie mnie! Wyciąg was ciągnie z punktu A do punktu B. Ja jestem z wami na pilocie, jestem waszym operatorem, instruktorem jednocześnie. W każdym momencie mogę zatrzymać wyciąg, zmniejszyć bądź zwiększyć prędkość w zależności od waszych umiejętności, tak? Zerowe są. Zobaczymy. Dobra, bierzcie deski i idziemy na pomoc. Która była moja? Ta moja. Ta jest moja, dobra. To ty pierwsza, nie? Mówisz mi to trzeci raz, więc chyba. Ale gdzie tam idziemy? Na ten chyba ten wygląda jak dla początkujących bardziej. Tak. Czuję, że tak. Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby was nie utopić. Dzięki. Głupio by było utopić dwóch ratowników. A jesteście ratownikami? Tak. No to czynnymi. Trochę słabo. No. Widzicie tą pomarańczową bojkę? No. Jeżeli wrócicie się przed tą bojką, to płyniecie w tamtą stronę. Aha. Jeżeli za, to płyniecie już do mnie, ok? Okej. Nie, jeszcze raz, nie słuchałem. No. Widzisz tą pomarańczową bojkę? No. Jeżeli wywrócisz się przed bojką, to tu wracam. To w tamtą. No. Jeżeli za bojką, to w tą. Dobra. Teraz usiądź sobie na tyłek. Aha. I tutaj jest płciutko, więc usiądź sobie w wodzie. Mam to chyba sobie, czy tak sobie nie, wpaść masz wpaść do wody na tyłek. Okej, okay. Dobra. Trzymaj. Ciepło? Już mam wodę w piątce. Super. I ruszamy. Super. Super. Nie kłam. Nie, no nie źle. Dobrze, tylko nie dociągaj holki. Jeszcze metr za mną. No, z czego się cieszysz? Super! I tak trzymaj, tylko nogi płasko! Bardzo dobra woda. Cieszymy się!
teraz elegancko. Yes. Bardzo fajnie powinno. Okej. No, ja też tak chcę chyba. Super, nie wiem jak było, ale mi się bardzo podobało. Nam też, mi w szczególności, bo już wstałam z deski. Więc to jest super. Jak będziesz miała stopy płasko, to będziesz jechała równo pod tylą. I teraz musisz doskoczyć do brzegu. Wiesz, jak ci ciepło, to już wyprzeszam. Mogę? Czy tu mogę? Z tej strony? Delikatnie się odchyl do tyłu, ręce musisz mieć sztywno, tak? To zaplątane jeszcze? No, już odkręcona. Ja nie jestem jeszcze pewien. Okay. Ja na tle. Ja już zeszłam i nadal nie jestem pewna. Dobra, pamiętaj o tym, że ciężar ciała musi być na tyle. Gotowy? Nie. To jedziemy. Dobra. Dobrze, dobra. Prawie dobrze, tylko ciężar ciała miałeś z przodu, dlatego ci podtopiło deskę. Super, nie! Podnieś tyłek do góry! Z tym jest problem! O, jest! Dobrze! Super! Raz, dwa, trzy. Rafał! I podnieś biodra, wypchnij do przodu, bo siedzisz jak na kiblu. Pięknie. Super! Tak! Ekstra!
tak już się ta sylwetka kojarzy. I będziesz widziała, że jedziesz na przeszkody, to tak jakbyś chciała na szpilkach iść. Okej, bo wtedy ciężar się ten przesuwa. Ciężar ciała zmieniasz, tak? I przesuwasz właśnie środek ciężkości na przód deski. Pięknie, super. Rozepnij sobie ręce na wodzie, to będzie łatwiej. Uciekasz już w ogóle? Tak, ja już dziękuję. Nie no, jeszcze będziesz miał jedno wejście. Dziękuję bardzo. A bo z Gdańska ogólnie mieszkaliśmy ponad 2 lata w Gdańsku, także też sobie przyjechaliśmy skontrolować, co tu się dzieje. Ale tak na raz to chyba wystarczy, bo jednak rzeczywiście byśmy jutro nie wstali, ale tak... No i jak? Co nam teraz powiesz? Mazurka? Bosko. Super.
Ale czad, przebraliśmy się już swoje stroje codzienne. Jak tam wrażenia? No muszę powiedzieć, Grażyna, że jak na pierwszy raz, no to... No ty się tu w ogóle wytłumacz, bo nie wiem, ty chwilę tam się poprzewracałeś, ale później to już wymiatałeś. No bo ja na snowboardzie kiedyś jeździłem dawno temu, jak będzie z kim, że dlatego trochę. Drodzy Państwo, dobrze szło, ale prawda jest taka, że to była tylko trasa dla początkujących. Zobaczcie. No proszę Cię, ale jesteśmy początkujący, no, weź nam nie umniejszaj, to tak? To był nasz pierwszy raz, ale zobaczcie, tutaj jest trasa tak naprawdę prosta. Tak, ona prowadzi tutaj. Jeżeli człowiek jest już bardziej zaawansowany. I bardziej szalony. Na kolejnych lekcjach i bardziej szalony, to uczy się nawrotów, mm-hmm. A potem po nawrotach są skocznie. Ja robiłam wszystko to, co się robi tam, tylko tutaj. Ale to dopiero początek, jeszcze ale wszystko przed nami. Fajnie, z czasem załapać. Ale mega fajna akcja, chcę to przeżyć i dzięki nim możemy realizować takie fajne rzeczy. I tak dla przypomnienia jesteśmy w miejscu, które nazywa się Wake Park Gdańsk, jezioro Kielno i my tutaj skorzystaliśmy z voucheru katalogu marzeń i jest to Poznaj Wakeboarding dla dwojga, polecamy bardzo serdecznie, troszkę ponad stówkę wydacie, a emocje i wspomnienia macie na całe życie gwarantowane. Super, naprawdę, ale jak to jesteśmy miasta. Jak mówią deskarze, kałabunga. Nie mówią, bo są na wodzie nie i tam. Mówią, bo się woda wlatuje. Krzyczą do siebie. O kurde. A już nam popsuł. No tak nam dobrze szło. Tak nam dobrze szło, a tu pan nam wszystko popsuł. A się popisują te chłopaki. Pan chyba nie jest pierwszy raz, wiesz? Ale super. Tak mi się wydaje. Nie jest pierwszy raz, ale tak to może na drugiej lekcji już wygląda. No, może na trzeciej. No. Może na piątej. Czwartej. Jest i nasz surferski samochód. Powoli szykujemy się do drogi. Było rewelacyjnie, naprawdę. I to jeszcze takie warunki. Pogoda się trafiła boska, a my już tutaj załadowani. Z tyłu suszarnia. Proszę Państwa, wszystko rozwieszone pięknie. I zaraz śmigamy do Trójmiasta. Powiem Wam, że klimat jest rewelacyjny, już mamy surferskie fryzury, takie widoczki właśnie, że gnamy, śmigamy dalej, ale było naprawdę bosko! Super fajne doświadczenie, musicie spróbować, jeśli lubicie pływać, jeśli lubicie sporty wodne, to jest... Ja muszę coś jeszcze powiedzieć, bo na początku to nie byłem pewien, byłem trochę przestraszony, muszę powiedzieć. Za 400 metrów. Nie, czy dam radę? No, a okazuje się, że da się radę. Naprawdę. Bo się i działaj znowu dzisiaj. Ojej, było. I tak widać, wyglądaliśmy? Prawie, że. Podobnie. Prawie. A jeszcze jest jedna sprawa bardzo ważna, bo my tak naprawdę już na ostatnią chwilę tu zdążyliśmy przyjechać, ponieważ mieliśmy rezerwację, a nie zdążyliśmy zatankować samochodu, więc idziemy na absolutnych resztkach paliwa. Już tylko opary. Opary.